I drugi raz na podium meldują się biało-czerwoni. Dziś trzecie miejsce, podobnie jak wczoraj, zajął Dawid Kubacki. O szczegółach Mateusz Nowak. Zapalone zielone światło. Ten skok dał Dawidowi Kubackiemu drugie podium w ten weekend, znowu na trzecim miejscu. Niezła prędkość przy tej belce, ładnie leci i daleko! Brawo, Dawid! Trójka to w tym sezonie liczba skoczka z Nowego Targu. Po trzecim miejscu na inaugurację sezonu w drużynówce w Wiśle. Wczoraj także był trzeci. I takie miejsce zajmuje też w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przy tych warunkach poradziłem sobie tak jak chciałem sobie z nimi poradzić, więc to na pewno doda mi pewności siebie. Dwa razy na podium. Ja bym brał w ciemno przed zawodami, więc... Wracam do domu z uśmiechem na ustach. W pierwszej dziesiątce oprócz Kubackiego siódmy Kamil Stoch. Dobry skok. Trzykrotny mistrz olimpijski z konkursu na konkurs skacze coraz dalej. Szukam takich dobrych skoków, powtarzalnych, żeby jeden za drugim po prostu siadać na belkę, nie myśleć za dużo, nie chcieć za dużo, po prostu odepchnąć się od belki. No i lądować ponad 140 metrów każdy skok. Nie? To by było super. Teraz pierwsza kadra wraca do Polski. W następny weekend w Niżnym Tagile wystąpi kadra B. Czołowi skoczkowie będą się szykować do pierwszej dużej imprezy sezonu – Mistrzostw Świata w Lotach. Wydaje się, że to jest dobra decyzja. Te straty punktowe w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, które poniesie ta szóstka nie startując w Rosji, na pewno będą później do nadrobienia. Loty za dwa tygodnie, a już jutro inne wielkie sportowe emocje z udziałem Polaków. Koszarek z dystansu, brawo! Nasi koszykarze walczą o awans na Mistrzostwa Europy. Wczoraj pewnie rozbili Rumunię różnicą aż 30 punktów. Grali efektywnie i efektownie. Ale teraz pięknie! 61 punktów straconych, także świetna obrona, zrealizowane założenia taktyczne. Nasi wysocy na pick and rollu byli agresywni, tak jak sobie zakładaliśmy przed meczem. Jutro spotkanie z liderem grupy Izraelem, z którym podopieczni Mike'a Taylora przegrali w lutym. Coś niesamowitego. Oba zespoły w tym roku wygrały z mistrzami świata Hiszpanami. Polacy pokazują wielką koszykówkę. Oba przystąpią do meczu mocno zmobilizowane. Z Izraelem będzie trzeba na pewno grać jeszcze lepiej, jeśli chcemy ich pokonać, bo tak jak dzisiaj pokazali, wygrali z Hiszpanią, więc czeka nas w poniedziałek o wiele trudniejszy mecz. Zwycięstwo może zapewnić nam awans na Eurobasket. Początek meczu o 16:30. To widać, to zrozumienie. Mateusz Nowak, Wiadomości.